uchwały przeciwko ideologii LGBT. Dwie z nich do ponownego rozpoznania. Decyzja Nsansa, dwie uchwały o przeciwdziałaniu ideologii LGBT, do ponownego rozpoznania przez sąd. Uchwałami o przeciwdziałaniu ideologii LGBT, podjętymi przez Małopolską Gminę Lipinki oraz Radę Powiatu Tarnowskiego jeszcze raz zajmie się sąd pierwszej instancji, zdecydował w piątek Nsa po rozpoznania skarg kasacyjnych Rzecznika Praw Obywatelskich od orzeczeń krakowskiego Nsa. W czerwcu zeszłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargi Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnera na uchwałę Małopolskiej Gminy Lipinki deklarującej przeciwdziałanie ideologii LGBT oraz uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego określonej jako rezolucja w sprawie powstrzymania ideologii LGBT. Argumentowano wówczas m.in., że uchwała zawierająca deklarację światopoglądową zgodną z poglądami większości radnych nie może być przedmiotem kontroli sądu administracyjnego, dopóki nie dotyczy prezentowania ideologii, która jest zakazana przez prawo i nie ingeruje swoją treścią w sferę publiczno-prawną, kierując do innych podmiotów nakaz wiążącego postępowania lub dopóki nie nakłada na obywateli obowiązków. Od postanowień krakowskiego sądu powniósł skargi kasacyjne. NSA rozpoznał je w piątek na niejawnych posiedzeniach, zdecydował o uchyleniu zaskarżonych postanowień i przekazaniu spraw do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Jak wskazano w komunikacie na stronie sądu, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej obejmują wszelkie akty tych organów z wyłączeniem tych, które podlegają kognicji innych sądów niż sądy administracyjne, w tym zwłaszcza sądy powszechne. W związku z tym NSA zobowiązał sądy pierwszej instancji do przyjęcia skarg Rzecznika Praw Obywatelskich do merytorycznego rozpoznania, czytamy. W uzasadnieniu piątkowej decyzji dotyczącej skargi kasacyjnej w sprawie uchwały gminy Lipinki NSA wskazywał, że strona skarżąca trafnie podkreśliła, iż przyjęcie stanowiska, które zaprezentował sąd pierwszej instancji, prowadzi do niedopuszczalnej sytuacji, w której pewna kategoria spraw zostaje wyłączona spod jakiejkolwiek kontroli sądowej, co pozostaje w sprzeczności z normami konstytucji. Zawężanie plus administracji publicznej plus do rozstrzygnięć ogólnych i abstrakcyjnych, natury normatywnej, nie znajduje uzasadnienia ani w przepisach prawa, ani w stanowisku doktryny odnośnie prawnych form działania administracji publicznej, podkreślono. NSA zaznaczył jednocześnie, że zajmował się jedynie postanowieniem o odrzuceniu skargi rzecznika i nie miał podstaw do wyrażania stanowiska w kwestii zgodności z prawem zaskarżonej uchwały. Jak podkreślił, kontrola jej legalności nastąpi w toku ponownego postępowania sądowo-administracyjnego przed sądem pierwszej instancji. W czerwcu ubiegłego roku krakowski Sąd Administracyjny argumentował, że stanowisko Rady Gminy zaprezentowane w uchwale miało charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków, czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień. W uzasadnieniu orzeczenia WSA ocenił, że uchwała nie tworzy i nie znosi istniejących stosunków prawnych i nie zawiera żadnych postanowień, które mogłyby stanowić źródło konkretnych wytycznych programowych dla innych podmiotów i z których można by wywodzić nakaz wiążącego sposobu zachowania lub działania. Poza Lipinkami i Radą Powiatu Tarnowskiego z Małopolski OPO skierował skargi dotyczące uchwał o przeciwdziałaniu ideologii LGBT, w przypadku gmin, Istebna województwo śląskie, Klewów województwo mazowieckie, Serniki województwo lubelskie i Niebylec województwo podkarpackie, a także Rady Miejskiej w Osieku województwo świętokrzyskie, Rady Powiatu Ryckiego województwo lubelskie oraz Sejmiku województwa lubelskiego. Trafiły one, poza WSA w Krakowie, do wojewódzkich sądów administracyjnych w Gliwicach, Radomiu, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach. W sprawach tych, z których wszystkie zostały już rozpoznane przez poszczególne sądy administracyjne, zapadły rozbieżne orzeczenia. Cztery tego typu uchwały zostały unieważnione przez WSA, chodzi o gminy Istebna, Klewów, Serniki i Radę w Osieku. Nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT, tylko chodzi o ludzi.
Ta uchwała ewidentnie narusza gwarantowaną przez Konstytucję RP zasadę równości, która zakłada, że wszystkie osoby są wobec prawa równe i wszyscy mamy prawo do równego traktowania przez organy władzy publicznej, wskazywał na przykład we wrześniu ubiegłego roku w Kielcach w odniesieniu do ostatniej z tych spraw. Natomiast wobec 5 skarg RPO zapadły postanowienia o ich odrzuceniu. Przykładowo Lubelski Sąd Administracyjny w odniesieniu do uchwał Rady Powiatu Ryckiego oraz Lubelskiego Sejmiku uznał w lutym bieżący rok, że uchwały nie zostały podjęte w sprawie z zakresu administracji publicznej, a tym samym nie mogą być przedmiotem kontroli sądu administracyjnego. Wszystkie te rozstrzygnięcia PSA zaskarżono do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W odniesieniu do skarg odrzuconych odwołania złożył RPO, zaś od orzeczeń uwzględniających skargi odwołały się organy wydające uchwały. O złożeniu odwołań w niektórych z tych spraw informowała też Prokuratura Krajowa.